Kiedy wysyłamy statek kosmiczny albo satelity w kosmos, lecą one w próżnię. Jednak ta próżnia i przestrzeń kosmiczna nie zawsze jest pusta. I tak się dzieje właśnie na przykład na orbicie okołoziemskiej, gdzie mamy dużo tak zwanych śmieci kosmicznych, które mogą uderzyć w nasz statek kosmiczny, tworząc niemały ambaras. Dlatego będziemy sprawdzać, jak wytrzymałe na zderzenia są nasze materiały, żeby zobaczyć, czy będą one przydatne do budowy osłony naszego statku kosmicznego. Wykorzystamy do tego taką rampę pochylnie, zaprojektowaną tak, żeby na jednym z jej końców włożyć naszą kostkę materiałową, na drugiej kuleczkę szklaną i zobaczyć, jak daleko nasza kuleczka odskoczy w momencie zderzenia z naszym materiałem. Będzie się to różnić, kiedy włożymy różne materiały. Teraz włożymy drewno, co jest nieintuicyjnym materiałem do konstrukcji statków kosmicznych. I zobaczcie, reakcja jest bardzo różna. I tutaj też możecie się zastanowić ze swoimi uczniami i uczennicami, czy lepszy będzie materiał, od którego bardzo daleko odskakują elementy, które w niego uderzają, czy też taki, który pochłania tą energię i materiał nie odskakuje daleko.